jako uczestnicy programu staliście się popularni i tak naprawdę staliście się obiektem plotek. I my wybraliśmy takie najważniejsze, myślę, z nich. Posłuchajcie, rolnicy są tak naprawdę aktorami i dostają pieniądze za udział w programie. Jeżeli mieliby to być aktorzy, no to kurczę, no mogli już trochę lepszych wybrać. Nie mieszkają u siebie i są przykładowo wynajętych tak, po sesjach. No, też tak. Czytałam, że nie mieszkamy we własnych domach, że to jest wszystko pod kamerą. Że to ściema, robią to dla kasy, takie chore rzeczy są. Nikt nie uwierzyłby mnie na przykład, że my jakieś pieniędzy nie bierzemy. Mm-hmm. To mówię to wprost. Nawet wręcz się obrażają, że nie chcę im powiedzieć prawdy. Pożyczyć. Nie. No czyli raz na zawsze dementujemy, że zarabiamy na tym programie. Druga plotka tak brzmi. Rolnicy dostają od sponsorów traktory i inne maszyny w prezencie. To jest nasze także. To, co było pokazane, tak jak u mnie czy u kolegów, tak to wygląda w rzeczywistości. I trzecia plotka. Program jest całkowicie reżyserowany, wszystko jest wynikiem scenariusza, a wszystkie działania rolników są narzucane przez produkcję i reżyserów. Czy to może wynika też z tego, że reżyser jest obecny na planie, ale jego rola głównie ogranicza się do tego, do pilnowania porządku. No i... Pozdrawiamy reżysera przy okazji. To wszystko, co się dzieje, to jest naturalne. Nie czuliście się nigdy... sterowani w jakikolwiek sposób, Grzegorz? Ewentualnie tylko dobrymi radami. A wy z jakimi spotkaliście się plotkami? Zbyszek, u ciebie? U mnie nawet ktoś powiedział, zapytał się siostry, która pracuje w sklepie, ile ja wójtowi dałem łapówki, że mnie wkręcił do programu. Grzegorz i Ania znali się przed programem, przez cały czas udawali, że się nie znają. Jak tylko zgłosiłem się do programu, jakaś tam osoba napisała, jak mogę być w programie, skoro jestem z długonogą blondynką wtedy. A później właśnie było tak długo nic i kiedy Ania została tylko sama w programie, no to nagle się zrobiła taka burza, że... Staliście się obiektem plotek, ale chyba najlepsza z nich kwestia daty na monitoringu, bo to już urosło do rangi afery tak naprawdę. Czy był Grześ już, czy jeszcze nie był po żniwach, jako dowód, że program kłamie? Ktoś cię tam zapytał, kiedy ja kosiłem tą pszenicę. Ja tak sobie tak pomyślałem, kiedy ekipa do mnie przyjechała, bo to tak ekipa przyjechała i na następny dzień już zaczęliśmy kręcić. I tak myślę, chyba 23. No i coś tam napisałem 23. I później tak myślę, dzwonię do Ani i się pytam, kiedy ekipa tam przyjechała? No 17 już chyba u ciebie byli. No to 18 w takim razie była ta pszenica. Bo jeżeli chodzi o tą kolejność prac, to jest naprawdę, może być przeróżna. U mnie ta pszenica wczesna, ja ją kosiłem od, nie wiem, od 17 w tydzień czasu. Później była pszenica późna i na sam koniec był ten rzepak. No czyli tak kończymy temat afery pszenicowo-rzepakowej, tak? Kończymy, zdecydowanie. Anno Domini 2015. Dobrze. Aniu, plotki na twój temat. Ania planuje ślub z nowo poznanym mężczyzną. Że ja? Tak. Jeszcze nic mi na ten temat nie wiadomo. To myślę, to jest wystarczająca odpowiedź i wyczerpująca. Kwestia Adama Kraśko, zapytam o to i tego, że Ania mu się podoba. Publicznie wyznał, że chętnie zaprosi ją do siebie. Nie znam się z Adamem, nawet najmniejszego kontaktu, chociażby facebookowego, nie mieliśmy ze sobą. Dowiedziałam się tego, że się niby znamy i planujemy wspólną przyszłość. Z okładki, tak, dokładnie. Z okładki jednego kolorowego magazynu. Tak troszeczkę nieswojo jakoś się poczułam. I jeszcze jedna plotka na twój temat. Ania wróciła do byłego partnera. No nie. To też jest plotka. To jest plotka, zdecydowanie. Nie wróciłam i nigdy tego nie zrobię. Rafał w ogóle nie jest rolnikiem, nie wiem, czy wiecie. On na co dzień mieszka w Poznaniu i pracuje w firmie tamtejszej. Nie mieszkam w Poznaniu, tylko robię coś na własną rękę. Akurat tryb pracy, który wykonuję, pozwala mi łączyć moje obowiązki. Nie pamiętam, jak wy się wymienialiście z tatą, jak były zdjęcia. Przecież on cię wspomagał. Produkcja programu zmusiła Rafała do wybrania Justyny. Nikt mnie nie zmusił do wybrania Justyny. To też ja się nawet mało konsultowałem ze swoją rodziną, czy też ze znajomymi. Tak, mama powiedziała, że nie do końca wiedziała, z kim wrócisz. Wybór Justyny to był mój świadomy wybór, a nie tam narzucony z góry. Tak?